Wracamy do korespondencji pomiędzy Irą, czyli bratem Davida Claymana, a Craigiem Wrightem, gdzie Ira pisze 5 maja 2017, dziękuję za odpowiedź, chciałbym rozwiązać wszelkie różnice lub nieporozumienia pomiędzy nami, czy jesteś otwarty na trochę więcej komunikacji ze mną? Ira do Craiga Wrighta, czy naprawdę był częścią zespołu? I jeszcze raz Ira do Craiga Wrighta. Czytałem, że wersja 0.1 Bitcoina została skompilowana za pomocą Microsoft Visual Studio dla Windowsa i pewnego dnia natknąłem się na ten program w zestawie dysków Dave'a. Zacząłem się zastanawiać, czy to skompilował. Craig Wright do Iry. Tak, oboje graliśmy. Dave skompilował, nigdy nie używał plików binarnych, w tym był większym paranoikiem ode mnie. Potem mamy już nie konwersację pomiędzy tymi dwiema osobami, ale na naszej skali czasowej jest też trust, który został zawarty, Tulip Trust, kiedy 6 lipca 2017 mamy rejestr administracyjny rozwiązanie firmy WNK Info Defense, no i mamy e-mail likwidator Iry. Obecnie jestem na urlopie od 28 czerwca 2017 roku, wracam do pracy 7 sierpnia 2017. Ira wysyła też do likwidatora, czy możesz mi podać aktualne informacje na temat CoinExchange? No i likwidator to Iry. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą korespondencję dotyczącą sprzedaży do Entras, ani nie zidentyfikowaliśmy żadnych kwot wypłaconych podmiotem przez ATO. W związku z tym jesteśmy obecnie zgłoszeni do programu pomocy likwidatorom ASIC w celu pomocy w skontaktowaniu się z dyrektorem. Jednak w przypadku braku jakiejkolwiek realizacji, naszym zamiarem będzie złożenie naszego raportu do ASIC, a następnie sfinalizowanie tych spraw pod warunkiem uzyskania zgody ASIC. Ira pisze do likwidatora. Cześć Jeremy, CoinExchange zebrał kosztową sumę posiadanych IP. Czy przed sfinalizowaniem likwidacji należy najpierw ustalić, gdzie przekazano IP? Wydawałoby się, że doszło do niewypłacanej lub oszukańczej transakcji. Czy CoinExchange nie miał wielu dyrektorów, z których mógłby się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji z poważaniem? Likwidator do Iry 30 sierpnia 2017. Oprócz podanych informacji, które w większości zostały składane z różnych artykułów na blogu, dziękujemy za przedstawienie namacalnych dowodów, że firma posiadała jakiekolwiek IP, które może obejmować IP związane z Bitcoinem. W międzyczasie nasze wstępne dochodzenie nie ujawnia żadnych znaków towarowych zarejestrowanych na nazwę firmy. Proszę zapoznać się z linkami tutaj i tutaj. Na Twoją prośbę napisaliśmy do Entrustu w sprawie rzekomej sprzedaży, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zgłoszenie. Zwracam uwagę, że wydaje się, że ta firma znajduje się w Kanadzie. Jako taką nie jesteśmy w stanie dalej się zajmować tą sprawą bez otrzymania odszkodowania za nasze koszty. Próbowaliśmy również skontaktować się z dyrektorami firmy, jednak nie otrzymaliśmy od nich żadnej odpowiedzi. Powtarzam, że liquidation nie ma w tej chwili żadnych kwestii funduszy i jako takiego nie mamy żadnego obowiązku ponoszenia kosztów bez realistycznych perspektyw powrotu. Niezależnie od tego, gdyby miał Pan jakiekolwiek dalsze namacalne dowody na to, że firma posiada własność intelektualną, byłbym wdzięczny, gdybym mógł Pan przekazać mi je jak najszybciej, jak to możliwe. Jeśli jesteś w stanie zapewnić fundusze w celu kontynuacji dalszych dochodzeń w sprawie firmy, w tym dowody na to, że firma posiadała własność intelektualną związaną z Bitcoinem, prześlij nam swoją propozycję na piśmie do rozważenia przez Liquidator. W przypadku braku takiego finansowania, naszym zamiarem jest przystąpienie do naszych dochodzeń w sprawach spółki i sfinalizowanie likwidacji w możliwie najkrótszym terminie. Jeśli masz inne pytania, nie wahaj się z nami skontaktować z poważaniem. Ira do likwidatora. Cześć Jeremy. Tak, mam namacalne dowody na to, że CoinExchange posiadał własność intelektualną. Proszę otworzyć załączony dokument, w którym przedstawiciel CoinExchange omawia własność intelektualną i aktywa z urzędnikami ATO. Opierając się na tym, czego dowiedziałem się od pana Wrighta, możliwe jest to, że aktywa przechodzące przez jego podmioty zostały nabyte w oszukańczy sposób. Przypuszczam, że jest to osobna kwestia, która może nie dotyczyć twojego dochodzenia. Czy mogę zapytać, dlaczego ATO nie dostarczyło ci dokumentacji na temat firm, do których cię powołali? Wyraźnie mają dowody na to, że wskazujące, że transfer aktywów do i spod podmiotów pana Wrighta, wyobrażam sobie, że ATO również oczekiwałby szczególnego dochodzenia. Wiedzą już o wcześniejszych wykroczeniach pana Wrighta i jego poglądach na temat unikania podatków, od kiedy funkcjonariuszem CoinExchange nie udało się pierwszego dostarczenia raportu dotyczącego sprawy firmy, po drugie udostępnić ksiągi dokumentów firmy, po trzecie rozsądnie pomóc w pełnieniu roli likwidatora. Uważam, że możesz wystąpić do ASIC o fundusze przeprowadzenia dalszego dochodzenia. Funkcjonariusze spółki naruszyły obowiązek dostarczenia akcjonariuszom mnie sprawozdań finansowych lub powiadamiania mnie o działaniach korporacyjnych. Możesz mi powiedzieć, jakie jeszcze mogę mieć przeciwko funkcjonariuszom CoinExchange dowody, a jakie wykroczenia kierownictwa firmy można zgłosić do ASIC z poważaniem Ira. Ira do likwidatora. Opierając się na tym, czego dowiedziałem się od pana Wrighta, możliwe jest, że aktywa się zmieniają. Jego podmioty zostały przyjęte oszukańczymi środkami, ale przypuszczam, że to osobna kwestia, może nie dotyczyć twojego dochodzenia. Angie OG do Iry, czyli w międzyczasie mamy tutaj korespondencję pomiędzy przyjaciółką Davida a Irą. Hej Ira, myślałem od dziś o Davidzie. Jak zawsze, szczególnie o tej porze roku, przypomniało mi się też, że nie rozmawiałem z tobą od jakiegoś czasu i chciałem tylko sprawdzić, jak się czujesz i zobaczyć, jak sobie radzisz z rodziną. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Dalej przechodzimy do 9 grudnia 2017 roku. Ira wysyła z powrotem po paru dniach, dokładnie po dwóch
maila z powrotem. Często myślę też o Dave'ie. Właściwie trudno o nim nie myśleć, odkąd Bitcoin stał się tak popularny. Media głównego nurtu mówią teraz o tym każdego dnia, a za każdym razem, gdy słyszę to słowo, przypomina mi to agr. Jestem przez to sfrustrowany. Z jednej strony to naprawdę fajne, że pomógł to wymyślić, ale brutalne smutne, jeśli to wszystko zostało mu skradzione. I dlatego do cholery nie powiedział nam, żebyśmy kupili, skoro sprzedawał za grosze. Zresztą poza tym wszystko tu jest dobrze. Mam nadzieję, że ty i twoja rodzina macie wesołe święta. Tutaj widzimy, dowiadujemy się, dlaczego nie mieli tego sprzedawać, albo nie chciałby tego sprzedawać za grosze w tamtym okresie. Dopiero teraz, a ja rozumiem, po tylu latach, czym jest Bitcoin, tak? Dlaczego David nie miałby, albo nie chciałby sprzedawać ich po centach, czy groszach, czy dolarach praktycznie, gdzie w 2017 roku, tutaj mamy 12, już kosztował, powiedzmy, prawie 20 tysięcy dolarów. Tu mamy końcówkę ostatniej hossy, gdzie już się tutaj znajdujemy w tych wszystkich mailach i rozeznaniach, więc to jest ciekawe. A ile do Craiga Wrighta mamy pozew. Pierwszy wrzucony pozew 14 lutego 2018, czyli po tych wszystkich korespondencjach Aira z Craigiem, w końcu Aira nie wytrzymuje tej presji, dochodzi do pozwu. Aira wnosi pozew o przywłaszczenie przez Craiga Wrighta około 30-50% z ponad 1 miliona BTC. Craig Wright 16 kwietnia 2018 wnosi oddalenie skargi zeznanie Craiga Wrighta. Dalej mamy pozew Aira 8 maja 2018, tu już się przenosimy do bardziej tych obecnych czasów, gdzie podczas pozwu dowiemy się troszeczkę więcej informacji. Zobaczcie, ile czasu nam było potrzeba przez te ostatnie odcinki, żeby zdobyć prawdę na temat tych wszystkich maili, które były tutaj przekazywane. Tak? Więc to nie jest jedna opinia pana na YouTubie, który wykazał się świetnym czytaniem wiadomości głównego nurtu, tylko tu mamy te wszystkie ukryte rzeczy, które się prawdopodobnie wydarzyły. Też trzeba mieć na to, no, stanie na pocie, tak? Stoimy na pocie i jeżeli mamy takie dowody, to zastanawiamy się, czy one są prawdziwe, czy nie. Do tego dochodzi też ta cała sprawa z Davidem. Czy on był zastrzelony tak naprawdę, bo nawet ojciec nie mógł dostać się do ciała poszkodowanego. To jest ciekawe, w jaki sposób i kto to mógł zrobić, jeżeli chciałby odzyskać od Davida. Może to nie była śmierć naturalna, nie wiem. Nawet tutaj przyjaciele podejrzewają taką scenerię tego wszystkiego, komu by zależało na ten temat, żeby nigdy Satoshi Nakamoto się nie ujawnił. No, wiele by tutaj na te tematy można dyskutować, ale wróćmy może do już wniosku o oddalenie i pozwu. Przenosimy się do 8 maja 2018 roku, gdzie Aira wymienia strony i osoby mogące mieć interes finansowy w sprawie. Pierwszy Aira Kleiman, drugi majątek Davida Kleimana, 3 WNK Info Defense Research, 4 Bolz Schiller Flexner, prawnicy o wysoką stawkę i BTCN. Też BTCN to jest firma założona w 2017 roku, 12 dokładnie, grudniu, należąca do CSC, prywatna korporacja świadcząca usługi m.in. dla Apple i Twittera. Dalej mamy sąd, postanowienie z 11 maja 2018, odrzucenie wniosku z Craiga Wrighta z dnia 16 kwietnia 2018. Sąd wyznacza harmonogram czynności w sprawie. Dalej, 14 maja 2018, Aira, zmiana uzupełnienie pozwu przeciwko Craigowi Wrightowi. Wybrane cytaty z wniosku: Aira bezpośrednio dowiedział się od Dave o wydobyciu BTC. Craig Wright kontaktował się z Airą w 2014 w wyniku przesłania dokumentów za to. Aira nie wiedział nic o wydobywaniu, tylko zaangażowaniu. Patrz wiersz 470, czyli można tutaj wrócić do 470 wierszu, gdzie... Dzień dziecka 2018 roku, czyli 1 czerwca, mamy wniosek Aira, konferencja mediacyjna pomiędzy stronami w dniu 18 lutego 2019. 15 czerwca 2018 mamy wniosek od Craiga Wrighta, wniosek o odrzucenie poprawionej skargi, skrócone cytaty z wniosku, po co Craig Wright miałby tworzyć umowy, skoro według Aira mógł posiadać klucze prywatne do majątku Dave'a i przenieść je w dowolnym momencie. Dalej, 15 czerwca, jeszcze w ten sam dzień, wniosek Aira, identyfikacja podmiotów i świadków posiadających informacje. Patrick Page, Uyen Nguyen, Andrew Hagan, Ramona Watts, Bob Radwanski. A propos Nguyen, były prawnik Enchain to Jimmy Nguyen. Jakaś rodzina? Oczywiście tutaj jest podpowiedź od ekspianalista. E-mail z 21 czerwca 2018, M. Johnson,
ADW Airy. Dzień dobry, jestem śledczym z austriackiego ATO. Obecnie prowadzę śledztwa kryminalne w odniesieniu do Craiga Stephena Wrighta. Rozumiem, że reprezentuje pan Airy Claymana ze sprawą obejmującą Wrighta w USA. W ramach naszych śledztw chciałbym porozmawiać z panem Claymanem w sprawie pozyskania świadka. W związku z jego znajomością pewnych osób zwróć się o pomoc w kontakcie. No i po co policjant sam angażuje się w sprawę? Tutaj pyta właśnie XP Analyst. Po co sam policjant chce tutaj dociec swego? 21 czerwca 2018, odpowiedzi na wniosek Craig Wright, nic ciekawego. Mamy 21 czerwca 2018 wniosek Aira o udostępnienie wszelkich korespondencji, dokumentacji Craiga Wrighta, wszystkich firm, komunikatory, e-maile, broszury, faktury, umowy, bilanse, kontakty, testy, zeszyty, pamiętniki, obliczenia, szkice, plany itd. Nawet kalendarze biurowe. Czas na wykonanie 30 dni. Craig Wright, odpowiedź na wniosek 2 lipca 2018 o wydłużeniu czasu na odpowiedź. Aira, wniosek 9 lipca 2018, ponaglenie pozwanego do udzielania odpowiedzi oraz wniosek o zachowanie poprzednich terminów z harmonogramu z 11 maja 2018. Craig Wright, wniosek 16 lipca 2018, sprzeciw wniosek o pozwolenie na przekroczenie ilości stron w odpowiedzi. Aira, wniosek 17 lipca 2018, sprzeciw na sprzeciw, ponaglenie pozwanego do szybkiego udzielenia odpowiedzi. Craig Wright, Aira, wniosek 19 lipca 2018, obustronny wniosek o wydłużenie terminu na odpowiedź. Dalej mamy 19 lipca 2018, postanowienie sąd. Sąd przyznaje zgodę na wniosek Craiga Wrighta. Dalej 21 sierpnia 2018, odpowiedź na wniosek. Craig Wright sprzeciwi wniosek o odrzucenie skargi powoda Aira dotyczącej ujawnienia całej dokumentacji. Po prostu adwokaci Aira chcą wszystkich dokumentów, patrz wiersz 5 czy 8. CSSW twierdzi, że jest to niemożliwe. Dokładnie tutaj. Czyli wydłużenie odpowiedzi i Craig Wright twierdzi, że jest to niemożliwe, żeby po prostu dostarczyć te wszystkie dokumenty. 27 sierpnia 2018 odpowiedzi na wniosek Aira. Wniosek o wydłużenie terminu na odpowiedź. Zmiana pism procesowych. Zgoda Craiga Wrighta. Postanowienie sąd. 27.12. Tu już przenosimy się o parę miesięcy. 2018. Wybrane cytaty z postanowienia. Sąd Florydy nie może unieważnić australijskich wyroków, jeśli powód Aira twierdzi, że było oszustwo, powinien tym się zająć inny sąd. Jednak wedle prawa Floryda nie może mu odmówić dochodzenia swoich spraw w sądzie. Sądy nie mogą chronić pozwanych, jeśli są odpowiedzialni za przedawnienie, a w pozwie powód Aira wskazał, że Craig Wright zaangażował się w oszukańczy plan. Jeśli podczas sprawy okaże się, że powód Aira był świadomy postępowania pozwanego Craiga Wrighta, wtedy Craig Wright może wystąpić z wnioskiem o przedawnienie. Sąd przeanalizował sprawę i stwierdza, że roszczenia powodów mogą okazać się przedawnione. Wniosek pozwanego Craig Wright o oddalenie uzupełnionej skargi jest częściowo udzielony i oddalony. 3 stycznia 2019 postanowienie sąd, ustalenie harmonogramu czynności w sprawie na 2019 rok, bo tu już mamy nowy rok. No i Aira z 14 stycznia 2019 mamy pozew, uzupełnienie Aira, zmiana uzupełnienia pozwu, roszczenia dotyczące BTC oraz późniejszych rozwideń Bitcoin Cash, BTG, czyli Bitcoin Gold, BTC Private. Aira po prostu chce więcej, nie tylko bitcoinów, ale też tych wszystkich forków, które się wydarzyły. 10 dni później mamy pismo od Craiga Wrighta. Informacja o zaplanowanej mediacji na dzień 18 czerwca 2019. Mediacja została przesunięta za porozumieniem obu stron. Sąd, postanowienie 25 stycznia 2019. Zamówienie mediacji, jak wyżej. Aira, wniosek 25 stycznia 2019. Obszerny wniosek o rodzaj udostępnionych danych. Wymieniono świadków do przesłuchania majątek i firmy Craiga Wrighta. 28 stycznia 2019 odpowiedź na drugie uznanie pozwu. Craig Wright. Craig Wright przyznaje się do części okoliczności, znajomości z Dave'em, tworzenia BTC, firm itd. Nie przyznaje się do oszustw. Dalej, 5 maja 2019 postanowienie sąd, ustalenie wytyczne do prowadzenia mediacji. Memorandum Aira 13 lutego 2019, wnioski o ustalenie. Punkt 1. Kontaktów osobistych, biznesowych Craiga Wrighta i Dave'a. Punkt 2. Ujawnienie innych osób pośrednich. Punkt 3. Dowód współpracy nad White Paper. Punkt 4. Ujawnienie podmiotów posiadających BTC. Punkt 5. Zidentyfikowanie zasobów Craiga Wrighta. Craig Wright, uwaga, 14 lutego 2019. Wniosek o ujawnienie zawartości dysków HDD i USB Dave'a, które są w posiadaniu Aira. Craig Wright zgadza się na ujawnienie dokumentów dotyczących Dave'a i trustów.
Dalej mamy też oczywiście postanowienie sądu z 20 lutego 2019, wytyczne i kolejność ujawniania dokumentacji. AERA 22.02.2019, pismo, nakaz poufności na dostarczone dokumenty złożone przez AERA. AERA odmawia ujawnienia zawartości dysków Dave'a, powołując się na fakt przechowywania na nich krytycznych dowodów przeciwko Craigowi Wrightowi. Skoro krytyczne, to czemu nie są udostępnione? Autor tego audiobooka podpowiada. Craig Wright przesyła 500 plików swoich dokumentów dotyczących Dave'a. AERA nie przedstawia obrazów z HDD Dave'a, powołując się na ich znaczną objętość i potrzebny czas celem zawężenia na tej najbardziej potrzebnej sprawie. Craig Wright, pismo z 4 marca 2019, sprzeciw co do okresu i rodzaju udostępnienia poufnych dokumentów, ewentualne ujawnienie w przypadku wydania przez sąd postanowienia, propozycja przesłuchania świadków P. Page i C. Conrad. Sąd. Postanowienie z 14 marca 2019, nakaz odzyskania usuniętych i nadpisanych dokumentów i plików z dysków HDD przez firmę Alix Partners do dnia 14 marca 2019. AERA wkłada wniosek, raport 24 marca 2019, raport o opóźnieniach w kompletowaniu dokumentów na dyskach Dave'a, rzekomo znaleziono dużo plików, jak logo Facebooka, kart kredytowych, podziękowania od firm, które trzeba przefiltrować, wniosek o sprzeciw dotyczący wzywania świadków P-Page i C. Conrad przed ujawnieniem pełnej zawartości HDD, gdyż byli partnerzy biznesowi Craiga Wrighta ustalono, że Craig Wright i Dave korespondowali przed protokołem BitMessage. Dlatego może te dokumenty były zbyt wrażliwe, potwierdzające pewnie jeszcze tą tezę. Dalej mamy wniosek z 29 marca 2019. Craig Wright. Wniosek o pilne ujawnienie plików z dysków Dave'a. Ustalono 31 304 wszystkich plików, tylko 1833, w tym 303 e-maile, odpowiada wyszukiwanych hasłom dotyczących Wright, WNK, Bitcoin, powód AERA. Do tej pory nie przedstawił dokumentu, powołując się na dokumenty typu prace kryminalistyczne, spam i śmieci. Kolejne wnioski Craiga Wrighta. Pierwsze, kto finansuje sport sądowy AERA? Ile otrzymał pieniędzy od fundatora tego sporu? I właśnie XP Analyst dodaje, dlaczego te dokumenty pojawiają się po wyszukiwaniach związanych z Wright, WNK i Bitcoin. Dalej, 4 kwietnia 2019, Craig Wright, przesłanie Craiga Wrighta w UK, odmowa odpowiedzi na pytania o małżeństwa, odmowa na niektóre pytania w oparciu o rzekome bezpieczeństwo narodowe, sąd powróci do kwestii ujawnienia ilości BTC po ustaleniu, czy spis portfeli byłby nadmiernie uciążliwy dla Craiga Wrighta. AERA, zeznanie z 8 kwietnia 2019, nie posiadam osobistej wiedzy ani dowodów na poparcie kluczowych zarzutów zawartych w skardze, w tym, że Dave kiedykolwiek miał znaczną ilość bitcoinów, czy też Dr. Wright kiedykolwiek ukradł coś od Dave'a. AERA jednak przyznał, że jeśli Dave miałby to sporo bitcoinów, to mógłby je wyrzucić, wyrzucając dokumenty robocze Dave'a i dyski twarde, które znalazł przy nim w czasie śmierci. Dysków Dave'a używałem przez jakiś czas, przestałem je używać kilka miesięcy temu. Mój drugi brat Leonard zmarł z przedawkowania narkotyków. I tu mamy podpowiedź oczywiście od strony XP Analista. AERA ujawnił również, że stara się o stały nakaz przeciwko P-Page i C. Conrad o zwrot portfeli BTC Dave'a tylko dlatego, że byli partnerami biznesowymi Dave'a i mogli mieć dostęp do jego BTC. Sprawa sądowa numer 50/2016. Sprzeczne zeznania. Sprawdź wiersz 670. Czyli do tego wierszu 670 na chwilę możemy przejść. Czyli mamy tutaj sprzeczne zeznania samego AERA, który zaczyna się, można powiedzieć, mieszać w tym wszystkim. I to jest ciekawe, że w mediach słyszymy, że cały czas Craig Wright się myli w tych zeznaniach, coraz bardziej się pogrąża, a tutaj widzimy, że AERA zaczyna nieźle się tłumaczyć. I ciekawe pytania zadaje Craig, kto finansuje ten cały spór sądowy? Bo wiemy, jak trudno było zdobyć wcześniej AERA kogokolwiek, żeby tutaj zaczął tą całą sprawę przeciwko Craigowi o właśnie te pieniądze, które prawdopodobnie należały w bitcoinach do jego brata. Więc w kolejnych odcinkach poznacie kolejne zeznania ze sprawy sądowej.